Wow, ale fajnie to wyglądała animacja. Dobra, lecimy moi drodzy z kolejną partiją naszych szach, szachów do kawosi i obiadków E4E5, okej. Okay. Dobra, zagrajmy sobie partię hiszpańską. Tym razem wierzę, że nie zostanę sparowany z cheaterem XX Mind Master X. Nie, konto jest długie, jak świat skoczek na F6. Dobrze, mamy obronę berlińską. Już mi się to nie podoba. Zagram sobie D3, żeby tego pionka nie mógł mi zbić. Przeciwnik. Ee, idea polega na tym, ok, D6. Generalnie chciałem pogoniec C5 bić na C6, taki fajny ruszek. Ostatnimi czasy jest stosowany przez najlepszych na świecie. Mm, ok, rybak zagrał D6, czyli też trochę miękko, ale jaka jest różnica, że mój goniec, który, 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 który tutaj jest, byłby przyblokowany przez pionka, stoi na B5, także jest to bardzo dobra figura, a ten goniec przeciwnika jest po prostu gońcem złym, bo. No jest właśnie przyblokowany przez swojego pionka D6, także mając to na uwadze, mmm, możemy teraz dalej kontynuować rozwój, czyli zrobić ruszone. Wydaje mi się, że czarne mają teraz kilka opcji, jedną z nich jest G6, drugą jest goniec E7, trzecią jest widzimy goniec G4. W ogóle nie wiem, czy tutaj się nie zaczyna od C3, bo nie wiem, czy czarne nie chcą zagrać goń A6, B5, jak goniec B3, to konia A5, ale dobra, to już jest... To już jest przeszłość. goniec G4. Ok, zagram H3. Zapytam przeciwnika o co mu chodzi. Go jest na H5 i tego gońca. Teraz będę chciał, moi drodzy, sobie troszkę przeatakować. Czyli zagram wieża E1. Idea polega na tym, że chcę mieć wolne pole F1 dla skoczka. I teraz, tym swoim skoczkiem, zmierzamy na G3, żeby złapać tempo na tym właśnie biało-polowym gońcu. Jeżeli rywal zrobi roszadę, wydaje mi się, że będę chciał wtrącić bicie na C6. Z tego powodu, że. Jeżeli bym zagrał od razu konief 1, to rywal mi grozi posunięciem koń D4 i nie ma związania na królu. E, mogę zagrać C3 też, ale po C3 dostanę D5. Co prawda mogę zagrać Hetman Edward i to też jest dla mnie bardzo dobre. I właśnie możliwe, że tak zagram C3 po prostu. Bicie na C6BC f 1, koń G3 też jest na pewno słuszne, ale zagram C3. Chcę zachować tego gońca mojego białopolowego na, na ringu jeszcze. Zobaczymy, czy to dobrze, czy to niedobrze. Mam nadzieję, że to dobrze. D5, bardzo naturalny ruch. Czarny powinny chcieć kontrolować w centrum. W związku z tym właśnie, że mają dobrze wprowadzonego gońca, którego zaraz będę chciał przegonić. Rywal A6 dalej mi kusi do bicia, ale teraz już mam piękne pole A4 i później oczywiście pole C2 dla swojego gońca. Jeżeli nastąpi B5, to goni C2, ciach, G3 elegancja Francja. Wydaje mi się, że powolutku będziemy dociskać przeciwnika w tej pozycji i co tutaj mogą czarne robić no D5 jest obowiązkowe, ok, Końce 7 ten ruch jest przynajmniej podejrzany dobra, koniec 1, wydaje mi się, że po końce 5 mam po prostu goniec C2 bronię gońcem pionka D3 ciach, dalej chcę zrealizować groźbę skoczek G3, bo tak możemy powiedzieć, to według mnie jest groźba strategiczna groźba, bo jeżeli rywal zbije to mam parę gońców, a jeżeli rywal nie zbije, tylko zagra goniec G6, to teraz wydaje mi się, że od razu mogę D4 walnąć Idea polega na tym, że nie ma bicia na E4, bo mam tylu samoobrońców, co atakujących, a to jest na korzyść obrony. Eee, a jeżeli rywal zagra konie 6, no to widły rywal podstawia pionkiem. Także nie dziwię się, jak będzie musiał wracać na D7. No, to jest jasny sygnał, że to co rywal do tej pory robi na szachownicy, nie jest zbyt dobrym. Nie, nie, no nie wychodzi zbyt dobrze przeciwnikowi. Także bijemy, bijemy. Koń D7 po D5 wiadomo, koń, koń będzie chciał pójść na E5. Dlatego ja oczywiście tego nie zrobię, zagram po prostu coin G3. Czyli realizuję dalej swoją ideę. Przedstawiam skoczka na G3, który, który tak czy siak, mimo że nie atakuje gońca, to stoi bardzo dobrze. Po prostu bardziej mi zależało najpierw, żeby zagrać D4, zająć centrum, mieć pewność, że, że to centrum będzie pod moją kontrolą. I dopiero teraz, gdy te, gdy te centrum posiadam, to dalej realizuję swój plan gry środkowej. No to co, dalej będziemy wprowadzać figury do gry. Teraz tak, goliec F4 bardzo mi się podoba, bo gdzieś w przyszłości chciałbym dojść do E5, ale z tego co widzę, to nie jest to takie proste. Mógłbym zagrać też goliec E3 po prostu, żeby obroić pionka D4. Skoro rywal mi chce go atakować, pewnie przeciwnik zagra wieża E8. Ja zagram Hetman D2. Dobrze, zagram tak, bo pionek na E4 jest pięknie broniony dwukrotnie. Rywal tylko raz go atakuje, także nie ma tutaj w ogóle mowy o tym, żeby go stracić. Powierza E8 zagram Hetman D2. Hetman będzie łapał sobie pole B4, żeby skoczek mi nie mógł tutaj wejść. Zaraz przygotuję wejście ostatniej figury do gry, czyli ciężkiej, ciężkiego działa na polu, na polu D1. Rywal gra koni B6, czyli chce mieć pole C4 dla swojego skoczka. Ja to pole C4 chciałbym obronić. Hetman D3 nie zagram, bo koni B4 z widełkami i stracę gońca, czego bym wolał nie robić. Hetman E2 mi się podoba. Co prawda wchodzę na otwartą linię E, ale na szczęście dla mnie jest jeszcze ten goniec. Na E3, który amortyzuje to, co mogłoby się wydarzyć właśnie po wejściu wieży na linię E. Bo moim planem takim jest po prostu wejście wieżą na D1 i schowanie gońca potem na B1 i otworzenie centrum za pomocą posunięcia E5. To jest moje stanowisko w tej partii. I wydaje mi się, że jest ono słuszne, bo mam wyżej centrum, te centrum jest pięknie brojone. Tak naprawdę każda moja figura bardziej lub mniej wzmacnia to centrum. Oczywiście rywal też to centrum atakuje, bo o to w tym chodzi. Ale teraz, gdy już to centrum jest pięknie wybronione, będziemy chcieli zrobić krok naprzód. Za to szanuję partię hiszpańską, za to, że mamy możliwość zachowania wielu figur na szachownicy. I to często prowadzi do bardzo ciekawych pozycji. Sorki, musiałem się. Eee, musiałem sobie smartnąć. Eee, dobra, wieża na C8. Eee... Nie podoba mi się ten ruch. Rozumiem, że Rywal chce zagrać koń B4. Żeby dojść do C5, ale nie wiem, w jakim uniwersum to się przeciwnikowi zgadza. Najchętniej to bym mu przyfasolił E5 od razu, żeby po biciach zdobyć figurę. No, ale rywal ma jeszcze takie perfidne odejście się gońcem na E7. Ja zagram sobie A3 po prostu. Zabieram możliwość wejścia z na B4. Niech mi przeciwnik pokaże, co on chce w tej pozycji robić, bo. Jest taka zasada szachowa, która mówi: nie śpiesz się. Śpiesz się powoli po prostu. No ja z tego korzystam, mam przewagę przestrzeni. Ja mogę sobie robić milion posunięć, powolutku poprawiać figury. Na no rywal no właśnie, pytanie do niego, jak on będzie poprawiał figury. Hej, okay, koń a5 mi się nie podoba. Konia a5 mi się nie podoba. Teraz po e5 pewnie goniec e7 zagra przeciwnik. Musi tak zagrać wręcz. Jeszcze może wtrącić bicie na c2, bicie na c2, goniec e7, no ale ja już konia na f5 pakowuję. No, i to wydaje się mieć naprawdę sporo sensu. Mogę zagrać jeszcze inaczej. Mogę zagrać z D2 z planem Gonie C3, ale uważam, że to jest krok do tyłu. Jeśli chodzi o progres w tej partii, mogę też zagrać Gonie C1 najpierw. Tylko dostanę D5, rywal E5. Bicie, bicie, Gonie E7, konie F5. Nie jestem taki przekonany, co prawda. Może Koń D2, żeby zagrać F4. Ooooo. Tylko co po D5 wtedy? D5, D5 i gońc na C2 jest niebroniony. A może koń H2? Nie wiem, widzowie. Kurczę. No taką dobrą pozycję, a nie wiem, co tu robić. Dobra, gram E5. Mam wszystkie figury przygotowane do do ataku na króla przeciwnika i ogólnie w centrum, także dlaczego miałbym z tego nie skorzystać? Zakładam, że będzie bicie na C2, także przygotuję sobie Primowa na na tymże polu. No a jeżeli tego rywal nie zrobi, to pogoniec E7 pakuje konia na F5 I rozglądamy się dalej, chodzimy sobie dookoła Zobaczymy na co rywal tutaj będzie w stanie się zdobyć Ale póki co jestem bardzo zadowolony z tego co... Okej, okay, tu konie F5, hop Już mi się ta pozycja podoba, pewnie rywal zapakuje skoczka na C4 Ja spadam gońcem na C1 i teraz uznacie Ej, po co odchodzisz tak gońcem daleko? Z gońcami jest tak moi drodzy, że my tak naprawdę chcemy te gońce mieć w samych rogach szachownicy bo najczęściej jest tak, że goniec i tak zajmuje się jedną przekątną. Rzadko kiedy nasz goniec, będzie tak bardzo żeby, będzie tak bardzo gońcowi zależało, żeby atakował tu i tu. Zazwyczaj chcemy jakby tak priorytetowo jedną przekątną sobie patrzeć. Dlatego zależy nam, żeby to robić z jak najdalsza, żeby rywal nie mógł do tego dalszego gońca dosięgnąć. Jesteśmy poza dystansem, tak po boksersku mówiąc. G4, dlaczego G4? No żeby nie podstawić skoczka, skoczek na F5 jest tutaj piękną figurą. G4 poniekąd osłabia króla, ale mam tyle tutaj pięknych figur. Irwal ma na tyle mało figur przy moim królu, że nie mam czego się obawiać. Okej, okay, koń D5. Zgodnie teraz z tym, co wam powiedziałem, gram goniec C1. Ciężkie figury mają stać właśnie na otwartych liniach, mają być pełni odkryte, a gońce mają nam nie przeszkadzać w progresowaniu. Zaraz moim zadaniem będzie zagranie H4, H5. Jak tylko będę mógł, może król G2 najpierw, żeby gdzieś tutaj już przygotować się. Może król H2 lepiej. Przygotować się do ekspansji na skrzydle królewskim, bo to właśnie pewnie tam będę chciał zakończyć partię matem. I goniec W8. Goniec 8 Rywal gra pasywnie, a gram król H2. Na razie sobie patrzę na to, co robi rywal, bo mam przewagę przestrzeni. Mogę już uderzać B4. Widzę takie posunięcia, ale jeszcze spokojnie. Trzeba trzymać napięcie. a 4 jeszcze nie zagram, bo rywal się z H5 y odpowiedział. Chociaż wtedy widzę, że mam jeszcze ruch Koin G5 i potem chyba rywala złożę jak Origami. Dużo mówię, ale fajna pozycja, bardzo mi się ją przyjemnie gra. Może nawet jeżeli nie jest dla mnie jakoś rewelacyjna, po prostu czerpię z niej przyjemność. I to jest według mnie chyba najlepsze posunięcie przeciwko e5, partia hiszpańska, najlepszy system. Po prostu, no to... To musi być najlepsze, no popatrzcie ile mam figur na szachownicy, to nie ma takich tendencji remisowych. Okej, hetman c6 mi się nie podoba, bo goniec e4 teraz mogę zagrać. I związać hetmana, no właśnie, pozwólmy grać przeciwnikowi. A on się nam odwdzięczy popełniając błędy. Czy goniec E4 jest dobrym ruchem? Mogę zagrać też B4. Rywal zagra końce 4. Jeżeli goniec B3, to B5, tak? I to może być nieprzyjemne. No ale po prostu goniec E4. No nie wierzę, że to, nie może być, że to może nie być dobry ruch. Wiąże Hetmana ze skoczkiem. Rywal ma problem z znalezieniem dobrego pola, żeby teraz się z tego związania uwolnić. Może koń B3 jest ciekawą Odpowiedział. Wykorzystując fakt, że mój goniec nie patrzy na to pole, A może wtedy już H4, bo Hetman z D7 nie patrzy dłużej na skoczka z F5. No zobaczymy zaraz, jak to się rozwinie wszystko. Koń B3 chyba bym zagrał, no na miejscu przeciwnika. Chociaż wtedy Hetman D3. I po końcu jeden mam wieża bije C1. Wydaje mi się, że pozycja białych się robi wygrana. Po prostu. Mam zbyt dobrze ustawione wszystkie figury. Supremacja figur. Dominacja. Dewastacja. Mindmaster. XX. That's all. That's it. F6. Uuu. Tu musi coś być. Tu. No way, boy. No way, boy. Oh, boy. F6 w ogóle niczym nie rywal, rywal nie grozi, bo. Otworzę mi tylko linię D, na której będę mógł zaaplikować swoją wieżę. Eee, dobra. Wieża D2 w ogóle bym zagrał. Z planem wieża C2. Albo wieża. Albo w ogóle bym zagrał goniec D2, tylko koim B3 wtedy dostanę. Dobra, ej, ja zagram tak. jeżeli tu to zagram wieża C1 podskoczka. Ale jaja co? On mi zbije wie wieżę, ja mu zbiję skoczka I okazuje się, że tym Catmanem nie będzie miał gdzie odejść Przez co finalnie straci swojego drugiego skoczka No i wszyscy happy Rywal wziął wieżę, ja wziąłem dwa skoczki Tak można żyć Tak można żyć Końca 4 też jest możliwe, ale to wieża C1 jeszcze lepiej wejdzie Ej, dobry, dobry ruch Lol, bo po C1 rywal ma powrót na B7 i broni skoczka. Wej, 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 wej. Ty, teraz mnie zdenerwował przeciwnika po biciu na A5, bicie na A5. Wieża C1, hetman B7, hetman C4, rywal jeszcze ma godzinę C7 i wydaje się, że ruch F6. Z jakimś cudem się to wszystko rywalowi trzyma? Oh. No way. Dobra, mogę wziąć piona i chyba po prostu wezmę piona w takim razie. A co? Grożę biciem napięć, rywal musi grać wieża A8. No to zbadam do bazy. Esa. Hetman na D3, nie na E2, żeby pole B3 odebrać przeciwnikowi. Mhm. Hetman na B7. Rywal podstawił B4. Dacyt. KO, ciężkie KO teraz serwuje przeciwnikowi, te skoczki rywala stoją paskudnie. Rywal nie ma pola B3, nie ma pola C4, po podejściu po, po na C6 bije na D5. Ależ tutaj piękna partia w moim, moim wykonaniu. Uch, <tok> ciach. Kurde, jeszcze jakiś D5 znalazł, ja pierniczę. Oczywiście mogłem bić Hetmana, ale rywal też by mi zbił Hetmana, prawda? Bo tu groziło bicie Hetmana. Nie miałem jak szachować rywala z tempem, bo ten skoczek patrzył. Ok, D5, Weźmy na A5, bicie na E4. O, kurczę. O, pa! Tu, szach, e. To jest dobre. I ja biję na G6. Ale, żebym zagrał teraz. Kurczę. Z tym niezły w tą grę. Jak rywal zbije na G6, to bije na G6 i wisi wieża na E8. Niebrojona figura. Niebrojone figury ginął. Tak jest. Oh yeah. Z G7, no to tylko pogarsza sprawę, bo Hetman bije 8 z szachem. Tu pewnie wieża A8 rywal zagra. Na co ja nawet nie będę odchodził Hetman. Ok, rywal się poddał. Spoko. Słuszne, słuszne podejście ze strony przeciwnika. Bardzo ładna partia, piękna dominacja w partii hiszpańskiej. Graj się w partię hiszpańską. Kiedyś zrobię na jej temat kurs. Jak będę arcymistrzem, ale pewnie zanim do, do tego dojdzie, to minie z dwa miesiące. Także. albo dwa lata, albo dwie dekady. Dobrze, to była dobra partia w moim wykonaniu. Jestem bardzo z niej zadowolony. Co prawda, dokładność nie jest imponująca, ale pewnie wynika to z tego, że mogłem zagrać po prostu. W kilku momentach dokładnie, ale w sumie no, do, tego, do, tej, do tej pory grałem naprawdę przyjemne ruchy. Hetman Edward, go z D3. No, go z D3, ok, ale Hetman Edward, jak mogę wieżę na D1 wprowadzić. Konie w 5, G4. Okej. Okay. Niewiele błędów popełniłem w tej partii. Piękna partia. Piękna partia, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jeżeli tak, zostawcie łapy w górę suba. I wszystko co najlepsze. Widzimy się o 16 na Title Tuesday i w jutrzejszym odcinku szachów do Kawusi, kawusi i Obiadku. Yo!